Packing the mail, it's gone. She like I smell cologne. Yeah, I just signed a deal, I'm on. Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku w grze Grim Soul. Dobra, no co, zaczynamy przygodę. Co ja mogę wam więcej powiedzieć o grze? No jest to gra survivalowa twórców Last Day'a. Znajdujemy się na ziemiach plagi, gdzie mieszkańcy zamienili się w takie dusze wędrujące. Także tak jakby opętani. No ale też będziemy tutaj mieli do czynienia z rycerzami zombie, innymi potworami. No jestem już ciekaw, no. Ciekaw jestem, jak to będzie się rozwijało w grze. Poczekajcie, bo to jest głodny już. Tutaj sobie jemy, widzicie, miód. Także dużo nie dodaję, jak widzicie, ale zawsze coś. Wodę sobie pijemy właśnie w ten sposób. No i co? Na początku myślę, że pozbieramy sobie tutaj to wszystko. Zaczniemy sobie od jakiegoś małego budynku. No wiadomo, będziemy się rozwijać, żeby powstała wielka forteca. No i co jeszcze? Dobra, zanim zaczniemy tu zbierać i budować, zobaczmy, co mamy tutaj do skraftowania. Na chwilę obecną wiadomo, że siekiera, kilof i maczuga jakaś. Tu ma damage 14. Ogólnie jest na tym samej metodzie. Wbijamy sobie poziom, odblokowujemy każde z poszczególnych rzeczy, które możemy zbudować. Tutaj jak widzicie, mamy takie kruki, które nam będą dawać zadania. Niektóre proste, niektóre cięższe. No i jak będziemy wykonywać te zadania, one, z tego co się orientuję, będą nam dawać tutaj, jak widzicie, na górze mamy młotki. Ale nie jestem pewny, to słyszałem. Bo poziom będzie nam dawał, który będziemy wbijać, o zobaczcie. Tu od trzeciego poziomu, w sumie od trzeciego poziomu już nam się tutaj odblokuje. Tutaj już konia będziemy mogli sobie od siódmego zbudować. No bo też tu będzie potrzebne podróżować na dalsze obszary, czy do zamku. Na trzeci poziom odblokuje się nam tutaj, będziemy mieć te 10 rzeczy do zrobienia. Będziemy mogli zrobić. I tak, i te kruczki właśnie, gdy będziemy wykonywać zadania, będą nam dawać te tutaj młotki. Na razie chwilę obecną mam 4. No ale jak będziemy wykonywać te zadania, będą nam dawać kolejne. No i kolejne będziemy mogli sobie odblokować i po czym potem skraftować. Ale nie jestem pewny, bo może być tak jak w Last Day'u, że wbijamy level i nam dochodzą tam jakaś ilość młotków. Ale słyszałem, że właśnie, chyba że to się zmieniło, bo to oglądałem na YouTubie te filmiki i to było dawno. Także mogło to się zmienić, ale nie wiem, nie jestem pewny. Tylko mówię właśnie to, co słyszałem. No i zobaczmy. Patrzcie, tu mamy takie pierwsze ubrania. No ja jestem ciekaw, no tu zobaczcie, jakie te miecze, no. Jak to będzie wyglądać. Ogólnie bazy botów też możemy sobie odwiedzać, no ale nie będziemy mogli tutaj siekierami rozwalać ściany, tylko za pomocą właśnie takiego czegoś. Takiej bomby. No to trochę jest tak troszkę dziwne, no ale zobaczymy, jak to będzie się kraftować. No lina, takie coś. No nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie się znajdowywało. Ale zobaczcie tutaj dalej. Już taka lepsza zbroja. Ale tutaj na końcu. No, no już jest naprawdę, to jest full naprawdę, jak to będzie wyglądać na naszym bohaterze. Tu mamy jakiś wóz, więc pewnie też później będzie potrzebny. Tutaj mamy jakieś inne bomby, to pewnie będziemy rozwalać jakieś te lepsze ściany. Z tego co mogę, tak się wiecie, no na tej podstawie, że każda gra na tym polega. Tu mamy, zobaczcie, łódź, która będzie mogła się też pewnie przemieszczać. No ale te miecze, no naprawdę fajnie to będzie wyglądać. Łuki, kusza. Nie, no super, zobaczymy. Tu mamy pierwsze zadanie, jak widzicie. 6 podłóg zbudować i 10 ścian, to zaraz sobie to zrobimy. No i jak widzicie, jeden młotek jest, no to tak właśnie mówiłem. Nie sprawdzałem wcześniej, ja to słyszałem, ale teraz mamy jasno tutaj pokazane. Czarno na białym niech będzie, tak? Że my jeden młotek dostajemy za zadanie. A z poziomem odblokowujemy kolejne rzeczy do skraftowania. Tu mamy plecaczek. Mam jakiś tu miecz. Nie pamiętam, kiedy go zdobyłem, bo ja chyba z rok temu zainstalowałem tą grę.
więc nie pamiętam. Trzeba sobie zjeść teraz i napić się. Bardzo szybko, no na początku właśnie to jest najgorsze w tych survivalowach, że na początku trzeba sobie tak to zorganizować, żeby nam nie brakowało jedzenia i picia. To jest najcięższe. Tutaj mamy skille jakie aktywne. Ja na razie chwilę obecną mam tylko taki skill, który dodaje mi do życia jeden więcej. Pierwszy poziom. No i co? Dobra. Jak będzie mi się coś przypominać z tego, co czytałem kiedyś, oglądałem, to będę mówić. Na chwilę obecną możemy zacząć sobie tu zbierać. No i coś zbudować, tak? Co ja tu mam? Właśnie. Pierwszy trzeba było... Ale poczekajcie, gdzieś tu było ciało. Ja sobie to może odłożę, bo tu skrzyni nie będzie. Tu będą takie ciała leżeć. O, widzicie? Tu jest takie ciało. To ja sobie może na chwilę to sobie tu odłożę. No bo przydałoby się drewno pozbierać, kamienie, żeby zrobić siekierę chociaż. Na chwilę obecną. Mamy tu auto, więc może sobie chodzić zbierać. No powiem wam, że może być ciekawie. No z czasem będę się dowiadywać więcej, będę poznawał grę. I mamy siekierę. Jednego młotka użyliśmy, zostało nam trzy. No wiadomo, że na początku to trzeba sobie wziąć. I myślę, że to też, bo to z drewna samego. Broń jakaś się na początku przyda. No i dobra, zbieramy sobie na spokojnie. Skraftujmy sobie pilofa. No i dobra, zbieramy co możemy. A, oczekajcie, bo ogólnie tutaj zauważyłem, że mam jakieś ubranie. Tu mamy jedzenie dla naszego wilka, bo zobaczcie, tu będziemy mieć nie psy, a wilki. Też fajnie wyglądają, realistycznie. Nie mają takiego, że za darmo możemy sobie coś odebrać, oglądając filmik. Tu widzę, że mam wodę do jedzenia dla siebie. To bierzemy, bo to jest czasowo, widzę. To weźmy wszystko. No i dobra, ja sobie tu zbieram. Na mapkę nie będziemy. Pokażę wam mapkę, ale nie będziemy nigdzie w tym odcinku iść. To jest taki pierwszy odcinek, zobaczymy. No i co? Zachęcam do stawienia łapeczki i subskrypcji. No i mile widziane, jak ktoś gra długo w tą jakieś wskazówki, naprawdę, bo to będzie najlepsza pomoc. Ale no zapowiada się fajnie. Graficznie też to fajnie wygląda. Jest to ten sam silnik co Last Day'u, tak? No i zobaczcie. Kraftujemy sobie, znaczy możliwość zrobienia. Robimy sobie skrzyni, bo to jest na pewno potrzebne. Zadania. Właśnie nie wiem, czy na razie to robić, czy... Bo dostanę jeden młotek. Właśnie. Nie, dobra. To jest potrzebne, no bo wykonując zadanie będziemy sobie zdobywać te młotki. I na początek... Tu mamy taki plecak, który będzie nam dawał, z tego co wiem, więcej miejsca w noszeniu. A zaraz sobie to zrobimy. Poczekajcie, ja sobie pójdę. Zrobimy sobie, bo na pewno się przyda, co nie? Czekajcie. To jest to, to możemy sobie założyć zaraz. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. A nie, poczekajcie, ja nie będę mógł, bo ja mam. Ale to też by się przydało, szczerze mówiąc. Chyba więcej rzeczy. Dobra, zróbmy sobie. Ja nic nie stracę. Kraftujemy. Zobaczmy, ile da nam miejsca. Aha, już jest założony. Sam się automatycznie zakłada. No i mamy 5 miejsc więcej. No, wygląda troszkę może gorzej tutaj jest graficznie niż w Last Day'u. Ale nie jest źle. Dobra, załóżmy sobie to ubranie. Oj, zobaczcie, jak to wygląda, no kozacko. Ja ogólnie z dzieciństwa grałem duże gry, właśnie takie starożytne, takie wiecie, średniowieczne, gdzie zbroje, miało się miecze, no na przykład Morrowind, co nie wiem, czy ktoś kojarzy. Oblivion, to są takie właśnie, no ogólnie lubię. Tak jak lubię gry o zombie, tak lubię właśnie takie gry starożytności, gdzie rycerze. No dużo grałem, naprawdę. W dzieciństwie grałem bardzo dużo gier takich, dlatego tam zostało tak miłe wspomnienia. No i dobra, zbieramy dalej. Zbieramy dalej. I zaczniemy coś budować, tak? Wykonamy sobie to zadanie jedno. Nie będzie trudno. No i co tu mamy? No tu mamy budowanie. Jak widzicie, na razie nic nie możemy więcej zrobić. No, zbieraj. Aha, bo tu zaraz miejsca nie będzie w sumie. Dobra, weźmy sobie jakoś tak
Od środka zacznę. Gdzie ten środek jest? Trzeci poziom. Tu jest już ten koniec. Dobra, myślę, że tu będzie najlepszy. Tu zobaczcie, jakiś jest taki pentagram. To może na tym zróbmy sobie. Jak myślicie? Może to jakiś znak. Dobra. Budujemy. Zaczniemy sobie pierw tak, myślę. Gdzieś ona takiej wielkości. O, i w tą stronę. O, już nie mam, dobra. Także zbieramy dalej. Już nie mam tutaj. I w następnym sobie zrobię. Tu dwa potrzeba. No dobra, no trudno, będziemy to na początku robić, bo misje to też. Raven Cage. Dobra. Na spokojnie, wszystko powolutku. Czekajcie, bo on tutaj kurczę, ale czy ja sobie skraftowałem skrzynię? Trzeba sobie skraftować. Właśnie, na początku to jest takie. O nie, full. Co ja tutaj mogę? Nie za bardzo, nic. A, dobra, możemy sobie tutaj. Także będę miał jedno miejsce. Ale początki też są fajnie, jak to wszystko się ro. Dobra, czas najwyższy postawić skrzynię, no bo trzeba gdzieś to odkładać. Ale znowu już głodny. Zaraz mi jedzenia nie starczy. To nie może tak być. I patrzcie, i budujemy sobie skrzynię. Teraz sobie tu odłożę. Fajnie wygląda, powiem szczerze. Możemy sobie tu malowanie zmienić, ale to płatne. Skrzynia postawiona. Możemy sobie. Co ja dwie skraftowałem? Kurczę, nie zauważyłem, dobra. Ej, nie zauważyłem, naprawdę. Dobra, no. Przyda się. Ale, no myślałem, że ten. Dobra, na razie sobie to odłożymy. Co jest mi niepotrzebne. Woda niech zostanie. To będziemy sobie zaraz chyba zbierać. Chyba, że tu już wszystko pozbierałem. A, i tu będziemy sobie stosić nasiona. No dobra. To teraz właśnie. Ja nie mam. Ja już chyba wszystko tu. Dobra, coś jest jedno. No nie, trzeba. Troszkę źle zrobiłem, bo. Ta siekiera. Ta druga skrzynia mi była niepotrzebna. A teraz nie mam siekiery. Potrzebne jeszcze jedno drewienko, ale znajdziemy, już jest. Dobra. Zbieramy drewno. Jak najwięcej. I powolutku. Co tam jest z tym zadaniem? Jeszcze. Aha. 10 ścian postawić. I dostaniemy jeden młotek. Ale na nic mi to nie starczy na chwilę obecną. No szkoda, że nie jest tak jak w Last Day, że co level dostajemy właśnie, co poziom te młotki. No ale tu mi na chwilę obecną jest potrzebne jeszcze właśnie tutaj, żeby sobie jedzenie robić. Tutaj uprawy, no i te zadania, no to jest podstawa. Tutaj bym mógł już to zrobić, skraftować. No ale nie mam Copper Ore. Jeszcze mi brakuje, no ale tam widzę, że jest na górze. Dobra, zobaczyłem, no nie wiem, właśnie zastanawiam się. Czy ja mam jeszcze na jedną? Nie mam dwóch kamieni. No i niestety się zniszczyło, ale dobra, mam kamień przecież w skrzyni. Ojejku, zaczyna się grać na początku, powiem wam szczerze. Tak się dziwnie jest, jak się pierwszy raz gra. Nowa gra. Robimy kolejną. No dobra. Tutaj też widziałem jelenie. Także zaraz je zabijemy. Trzeba wziąć mięso. I tak. Zróbmy sobie jeszcze killowa na pewno. Poziom czwarty.
to nam jeszcze nie odblokuje. Od 7 dopiero się ruszy. Także jest czas na odblokowanie tych wcześniejszych. Czy ja coś tu zostawię? Dobra, wszystko trzeba sobie tu wyczyścić. Bo tu są niepotrzebne te drzewa, a nam się przyda. Dobra. No właśnie nie, ja sobie to zbiorę. Tu ja mogę mięso. Wolałbym te zadania, powiem wam szczerze, bo mi odblokowało młotki. I chyba tak zrobimy. Dobra, świeczkę, chyba tak zrobię. Ale w tym odcinku nie będziemy jeszcze wykonywać zadań. Na chwilę obecną rozbuduję sobie tutaj to tak jak planuję. No i pokażę wam mapkę. A następnym będziemy coś działać. Czy mi się zniszczyła? Dobra, fajnie, jakoś jest na razie. Zjedzmy. Aha, i tu mamy do napełniania. I to też, fajnie. Kurczę, ja wcześniej piłem, jadłem, a nie miałem miejsca i mi to nie znikało. Fajnie by, że będziemy mogli to napełniać, tylko jak jeszcze, to nie wiem. Zabijmy tego jelenie. Ale wielki. Padnie na strzała? O, na strzała. Bierzemy skórę i mięso. Wiadomo, wszystko się przyda. O! Wilk! Ma 2 hity. Też weźmiemy skórę. Proszę, odwiedzi mnie. No, tutaj trzeba się skradać, bo będę uciekać. Tak samo jak w Last Day'u. Czy w każdej grze survivalowej. No, chyba 3 tylko tutaj. Nie uciekaj. Tak cię dorwę. Nie no, fajne, powiem wam szczerze. Ogólnie ja lubię gry z rycerzami. Zbroje, miecze, no super. A zawsze to tak odskocznie, tak od Last Day'a. Zombie, karabiny, wiecie. Westland, Dziki Zachód, kowboje. No fajnie, fajnie. Dobra, czekajcie. To ja sobie teraz to... Nie. A, nie mam tutaj. Muszę wziąć sobie. Zrobimy sobie to. Myślę, że to chyba będzie najbardziej potrzebne na chwilę obecną. Ale mogę się mylić. Poczekajcie, teraz sobie wezmę, rozbuduję. Mam tego drewna nie za dużo, ale starczy, bo ile to kosztuje? Po 1, 2 tutaj. I tu mamy. Tu postawimy sobie od razu. I proszę, czy to od razu będzie, czy będziemy musieli coś jeszcze tu wkładać? No, wiadomo. Także, no dobrze, że postawiłem, bo to troszkę się zejdzie pewnie jeszcze. Albo i nie, dużo tego nie potrzeba, widzę. Ale coś tu miałem. Coś tu miałem. Mamy to, mamy to. Także w następnym odcinku pewnie to skończymy, albo i nie. Dobra, reszty nie mam. Dobra, także możemy teraz sobie to rozbudować. Weźmy sobie, postawmy drzwi. Takie okienko, żeby to od frontu fajnie wyglądało. No i ściany, i ściany. Na razie zostawimy tak, ja to sobie i tak potem będę... I misja wykonana, zobaczcie. Teraz sobie odbieramy. Complete. I mamy jeden młotaczek. Dwa! To jeden już dostałem. To teraz na pewno zrobię sobie to, żeby... Jedzenie, tak. Także też sobie to postawimy teraz. Myślę, że sobie tu postawię te pole. Ogólnie tutaj mam kolejne zadanie, 2 skrzynie skraftować. Ja już to zrobiłem, troszkę się pośpieszyłem, bo tak bym wykonał. No ale kto wiedział. No mogłem pierwszy zbudować ściany i podłogi i wtedy sobie postawić 2 skrzynie i bym dostał 5
5 sztuk wody. No ale dobra. Szkoda, no ale zrobimy na pewno jeszcze dwie skrzynie i zawsze więcej będzie. No zawsze lepiej mieć więcej niż mniej, tak? Dobra, robimy sobie. Gdzie ja to zrobiłem? Nie zrobiłem tego? A, dopiero muszę ten. Ja sobie dopiero to odblokowałem. No i dobra, stawiamy. Zobaczymy, co nam da. I tu sobie postawimy. Czekajcie, ja sobie to, bo to chyba tylko tu mamy nasiona. Zawsze jakieś jedzonko pierwsze będzie, wiecie. No i mamy tu porę. 15, nie. 7 do spragnienia i do głodu 15. Do 20 monet możemy sobie to przyspieszyć, ale po co? Dobra. Co jeszcze tu mogę zrobić? Tutaj za bardzo nic. Tutaj tego Raven Cage'a nie mogę na razie zbudować. To możemy sobie podkładać. No, ognisko by się rzuciło, mięso by było, no ale na razie trzeba poczekać. Czy jeszcze mam coś tu do zebrania? O, auto? Już nie ma nic. Dobra, także na koniec pójdziemy sobie jeszcze... Zobaczymy mapkę. Ogólnie z tego wiem, co wiem, to chyba tu klany są, takie jak w Last Day'u, ale nie wiem od jakiego poziomu, nie mam pojęcia. No i zobaczmy. No tak samo jest, widzicie. Mamy tutaj bazy botów. Też się odwiedzi, no ale... Wiadomo, ścian nie rozwalimy, bo potrzebujemy tych bomb. Tu mamy... Jedna czaszka, to wiecie. Słabiutko tam jest. Łatwy poziom, znaczy. Tu mamy 3, no to już jest trochę już bardzo ciężko. Także na razie nie polecam tego odwiedzać. Zobaczcie, naokoło jest taki mur. No fajnie to wygląda. I tutaj... Gdzieś tutaj, tu już konia potrzebujemy. Zobaczcie, tu jest zamek. O, inaczej się kiedyś nazywał. Arrow coś tam. No ale widzicie, trzeba mieć konia, żeby tam się móc dostać. Tu jakaś wieża. Guard Tower. Też koń potrzebny, no ale na spokojnie. Konia myślę, że nie wiem, może być ciężko w sumie. Na pewno nie za łatwo się skraftuje. Co tu mamy jeszcze? Co tu jest? Tu wóz. Konia nie mamy. No i to będzie tyle chyba z takich. Nie wiem, no zobaczymy. Troszkę jeszcze pooglądam. Troszkę się... O, tu mamy, zobaczcie. To może byśmy poszli tutaj na koniec. Jak myślicie? Chodźcie, no bo tu 43 minuty. A może jakiś lód będzie spoko. Mówię, tak troszkę się dokształcę, żeby dowiedzieć się więcej o tej gierce, ale myślę, że naprawdę. Ogólnie lubię gry typu survivalowe, ale myślę, że tam może być ciekawe. Będziemy przemierzać przez jakieś lochy z tego, co ten... No fajnie. Dobra, zobaczymy, patrzcie. Może no, warto to było przyjść. Kurczę, bo mi to wyskoczyło na początek. Ja sobie to olałem. No dobra, zabieramy, zobaczymy co. O, zobaczcie, mam dwie. To jest bardzo do budowy tego właśnie, tych kruczków. Zabieramy wszystko. Bierzmy te spodnie, zobaczymy jak to wygląda. W paski. Pasuje. Dobra. Wóz, o. Zobaczcie, dużo tego jest tutaj do przeszukania. Pozbieramy sobie resztę, co tu jeszcze można. Chyba, że nie będę miał miejsca. No i tyk, ale... Miecz. Fajnie wygląda, świeci się. Wóz. No, to coś będzie ciekawego, bo długo szuka. I proszę, zaraz założymy. Czaszka jakaś. Nie wiem dlaczego. Załóżmy to, jak to będzie wyglądać. Teraz to jak... Taki zbir. Czekajcie, bo chciałem zobaczyć jeszcze plecak, kiedy będę mógł skraftować lepszy. Tu nie ma.
Dopiero jeszcze tu nie ma? Tu jest taka torba. A, taka też z wyglądu nie za fajna. Tu jest tak już lepszy ten plecak. No. Ej, coś mi bije. Ty, dawaj go mieczem. Leżysz. Nie wiem dokładnie, czy to są zombie, czy to są takie właśnie takie opętane dusze, co nie? To tak. Buciksy. No, miejsca zaraz zabraknie. No i dobra, full jestem ubrany. Cały secik. A nie, jeszcze rękawiczki. No, widzicie, tu rękawiczki są. Normalnie. Tu konik. Nie, no dużo, będę musiał jeszcze raz tu wrócić. Ale dobra, tego już nie będę wam pokazywał, to pokażę wam, co znajdę. Mamy por, mamy jedzonko. Nie, no spoko, jest. Jakoś na początku sobie. Tutaj wszystko, dobra, jeszcze. O, tu popatrzcie, ile tego jest. Jeszcze tam wyżej. Ej, no nieźle, no muszę tu przyjść jeszcze raz. Póki mam energię. O, 100 życia nam daje. Super. Taka fiolka. Ale dużo tego jest, no super. Naprawdę. Mamy rękawiczki. Jakaś obrączka? Chyba sprzedać będzie. No i są rękawiczki. Serio? Aż tyle tu? Masakra. Ej. To jest naprawdę? Ej, porównajcie w innych grach. Nawet w czy Last Day'u, czy Westlandzie, no nie ma tyle. Zobaczcie, ile tego tu jest. Tu muszę zadać 3 razy, będę musiał latać. No fajnie. Dużo z tego. No, na jakieś ruchy początkowe są. Dobra, pokażę wam szybko, co tutaj jest i pomału będziemy kończyć. Dobra, zaraz co to będę zbierał, nie będę. Jestem ciekaw, czy jakaś drobnie mi broń fajna. Dobrze by było. Tu mamy jakoś. Czytamy, co nam to pewnie. O, jakiegoś mamy skilla. Do damage'a. Jeden nam dodaje. Także warto to zbierać. Ja szkoda, że tak się, to co przeszukamy nie robi się szare, bo tak to troszkę. Wiecie, o co chodzi. Ale dużo jest tego. Naprawdę dużo. Koło siebie wszystko. Moim zdaniem te wyglądają już lepiej do tego wdzianka. Znowu coś mnie tutaj. Viper. Sorry. Kolejne. To już takie chyba zwykłe. O, to jest potrzebne do budowy. Mięsko. Buty kolejne, tu części jakieś metalowe. Myślę, że wszystko chyba tu będę miał na skończenie właśnie to dla kruków. No bo nie ukrywam, żebym porobił te zadania, żeby zdobywać te młoteczki. No ale dobra, wszystko powolutku, jakiś postęp. O, mapę mamy jakoś. Na razie nie będziemy czytać, to pewnie do jakiegoś pewnie tego będzie. Do kryjówki czegoś, tak? Bandziorów. Można tak to stwierdzić. Tu mamy jakieś. Na głowę. O! Nie, głodny jest. Pijemy, pijemy, bo umrzemy. Zobaczcie, jak to wygląda. Super, super, naprawdę. Ej, nie wiem, czy to wszystko przeszukałem, ale. Zaraz sobie to pozbieram wszystko. Tu jest jakaś skrzynia. Może coś lepszego będzie. Troszkę dłużej otwiera. No, coś sypnie. Uuu. 34 damage'a. Morning Star.
Zobaczmy, załóżmy, tak to wygląda. Taka buława, co nie? Fajnie to wygląda, powiem wam szczerze. Dobra, a jeszcze tu konik. Nie, no będzie trochę jedzenia, powiem wam szczerze, no jest fajnie. Jakieś na początku to potrzebne jest. Ciekawe, jak często ten event się pokazuje. Zobaczmy, co to. Ile? 15, takie słabsze. Widelec. OR 27 damage, to jest spoko. Jak wiosło. To chyba jest wiosło. No i dobra, jeszcze tutaj te rzeczy i... No idę polatać, odnieść to wszystko jakoś... Myślę, widły kolejne. Myślę, że jakoś to na początku... Dobra, i to wszystko tutaj. Myślę, że jakoś to sobie w następnym odcinku już będę trochę bardziej ogarnięty i... Rozbuduję się troszeczkę, poodwiedzam różne miejscówki. Też będę chciał pokazywać wam na odcinkach wszystkie. O, czekajcie, a tu byłem? Byłem tu na końcu? Byłem. Dobra. No i co, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapeczkę i subskrypcję. W komentarzach dajcie mi jakieś wskazówki, kto gra dłużej. Na pewno się przydadzą. Widzieliście, jaki tutaj loot znalazłem. Jakie rzeczy. No na początek naprawdę mega potrzebne. Teraz będę latał ze 2-3 razy do bazy. Na szczęście nie jest daleko. Wszystko sobie pozanosić. No i co? Jakoś w następnym tygodniu będzie drugi odcinek. Może jak będzie mi dobrze szło, to 2 nagram. Zobaczymy, jak będzie długa seria. Mnie na chwilę obecną wciągnęło. Zawsze coś nowego. No jak długo? Zobaczymy. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.